Cześć. Kupiłem chińską łaźnię ultradźwiękową. Tak mógłbym rozpocząć ten odcinek, gdyby ten odcinek tyczył się moich krótkich przemyśleń na temat widocznej łaźni ultradźwiękowej. Do tej łaźni kiedyś sobie wrócimy. Dwa zdania. Łaźnia ultradźwiękowa w teorii 6-litrowa. Do środka wejdą płytki, oczywiście radmorowe i tak dalej. Kupiona w kilka do kilku zastosowań. Pierwsze zastosowanie no to oczywiście mycie elementów drobnej elektroniki przełączników, isostatów i różnych rzeczy, gdzie nie zawsze jest możliwy dostęp. Drugi no to oczywiście moje zamiłowanie do starej motoryzacji, czyli gaźniki i inne elementy, które też ciężko jest w inny sposób wyczyścić. Oczywiście tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, miałem i mam jeszcze dostęp oczywiście do Dużo lepszej łaźni ultradźwiękowej w pracy swojego czasu. Sprzedawaliśmy dużo łaźni ultradźwiękowych, trochę ich się naprawiałem w życiu. Tu też można by książkę napisać, trochę rzeczy widziałem, trochę rzeczy wiem, trochę rzeczy nie wiem. Natomiast no doszedłem do wniosku, że już nie będę ciągle pożyczał łaźni z pracy i kupię sobie taką chińską. Zrobimy sobie kiedyś testy, opowiem wam jak ona się ma do innych, co ona jest warta, natomiast tematem tak naprawdę dzisiejszego odcinku jest takie krótkie nawiązanie do jednego z filmów pewnego youtubera, którego, którego oczywiście pozdrawiam. Mam nadzieję, że rozwieje pewnego rodzaju wątpliwości. Sprawa tak naprawdę tyczy się tak zwanych isostatów, izostatów, tutaj spotykamy różne nazwy, i tak zwanych blaszek, które w pewien sposób się wkłada oczywiście do tych isostatów. I tutaj pod jego filmem był pewien komentarz, z którym chyba nie do końca się zgodzę, jeśli oczywiście dobrze ten komentarz zrozumiałem. Tak więc pokażę Wam za chwilę. Kilka isostatów. Jeden sobie rozbierzemy. Pokażę Wam, jak wyglądają isostaty po myciu w tej oto łaźni ultradźwiękowej. Łaźnia jest sześciolitrowa. Niedawno, tak jak zacząłem opowiadać, wspomniałem. Jak zacząłem opowiadać, niedawno kupiona, a bawię się na razie nią. Plus pierwszy raz chyba w historii. Zakupiłem sobie dedykowany koncentrat do mycia. Do tej pory raczej myłem w, we własnych e, różnego rodzaju rozpuszczalnikach, we własnych tak zwanych tworach m, z, różnych, e, z różnych rozpuszczalników zrobionych płynach. Oczywiście, tak jak do wszystkiego, trzeba podchodzić w pewien sposób z jakimś tam dystansem. E, Łaźnia ultradźwiękowa. Jest oczywiście elementem, który bardzo mocno pozwala nam pewne rzeczy przyspieszyć, domyć, doczyścić, trudno dostępne, ale to nie jest panaceum na idealne wyczyszczenie do tak zwanego czystego metalu. Są pewnego rodzaju zubrudzenia, które nawet najlepsza łaźnia ultradźwiękowa nie będzie w stanie ich wyczyścić. Oczywiście to jest najprostsza łaźnia, jaka jest dostępna. Z tak zwanym podgrzewaczem. Oczywiście ten podgrzewacz to niewiele jest wart. Ona się więcej grzeje od ultradźwięków. Czyli ta część wyświetlacza to jest regulacja temperatury, włączania, włączania wyłączania. Ta jest akurat regulacja czasu. To jest najprostsza łaźnia, czyli ma możliwość tylko regulacji czasu plus Temperatury bardziej skomplikowane łaźnie mają jeszcze możliwość odgazowywania plus pracy czy wytwarzania ultradźwięków cyklicznie poprzez takie krótkie impulsy. No i w zależności od tego, do czego jest używana łaźnia, i jak bardzo skomplikowana, to tutaj może mieć jeszcze różnego rodzaju kombinacje. Więc, jakby w branży laboratoryjnej, łaźnie ultradźwiękowe bardzo często, poza oczywiście doczyszczaniem. Szkła i nie tylko jakichś instrumentów, używane są do odgazowywania przy produkcji, to jest złe słowo, ale przy tworzeniu roztworów różnego rodzaju. Trzeba po prostu roztwór odgazować. To tak tylko tyle na marginesie wtrącenia odnośnie łaźni utraźnikowych. Tak jak Wam wspomniałem, być może jeśli kogoś będzie interesowało, co to jest warte. Zrobimy sobie odcinek. Łaźnia kupiona w bardzo rozsądnych pieniądzach. Ja już ją oczywiście rozbierałem. E, trzy przetworniki słusznej wielkości, niestety niesymetrycznie e, ustawione. Chociaż jeszcze płytki elektroniki nie, mm, nie demontowałem, ale nie, nie widziałem tam więcej niż trzech przetworników, trochę mnie to martwi poopowiadamy sobie może kiedyś o konstrukcji samej wanny do której są przyklejone przetworniki bo to też wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie na na pracę samej łaźni okay. przejdźmy teraz do y, clou dzisiejszego odcinka łaźnia na bok i za chwilę wam parę rzeczy poopowiadam i pokażę, pokażę odnośnie isostatów wybaczcie Bałagan na stole i poplamioną tą, tą matę antystatyczną. Jeszcze zostały mi tutaj zacieki po, po myciu. Doty, doczyszczę to troszkę później. Taka, taki protip, taka ciekawostka dla tych, którzy zastanawiają się, jak myć właśnie, pewne elementy w pracy myję w ten sposób, że łaźni ultradźwiękowej jest nalana, objętość, powiedzmy, czy czwarte objętości. Wanny do naczynia jakiegokolwiek. Najlepiej, jak najcieńszego. Wkładamy elementy, które chcemy umyć do łaźni i na określoną jednostkę czasu. Różnie: 15, pół godziny, 45, czasami na kilka godzin. Wkładamy. Oczywiście ultradźwięki przez tego typu naczynie mają dosyć mocno utrudniony dostęp do tego, co czyścimy, ale pozwala nam to oszczędzać. Powiedzmy, rozpuszczalnik. Ogólnie w chemii o, o różnego rodzaju cieczach najłatwiej mówić rozpuszczalniki, i to nie chodzi o to, że to jest czysty rozpuszczalnik, taki jaki znamy z warsztatów powiedzmy samochodowych czy z malowania itd. Więc tak można robić. Natomiast inna metoda, łaźnia ultradźwiękowa, ta którą Wam pokazywałem, ma wylew. Tak zwanym kolankiem. Akurat kolanka nie zainstalowali, bo szkoda było pieniędzy, ale jest zainstalowany zawór. I teraz takie drobne elementy, jak właśnie elementy isostatów, ja wkładam w małe siteczko plastikowe topie całkowicie w łaźni. Wtedy ultradźwięki i rozpuszczalnik mają bardzo dobrą penetrację i w ten sposób łatwo można wymyć, wyczyścić. Potem płukane jest to wszystko w wodzie i już właśnie w jakimkolwiek naczyniu. Do łaźni ultradźwiękowej w środku woda destylowana na parę minut, jest to wszystko wtedy wyczyszczone z, z preparatu, w którym jest myte. I tak to mniej więcej u mnie wygląda. Nie wiem, czy jest to dla kogoś jakaś tam cenna wskazówka, ale ja tak to robię. I teraz chciałem Wam pokazać kilka rzeczy. Pierwsza rzecz e, wrzuciłem do łaźni i e, isostaty z Radmora no, numer 15. I tutaj taką Wam ciekawostkę powiem. One były oczywiście dosyć brudne. Wielokrotnie mówię, że ja głównie skupiam się na stronie technicznej, czyli isostaty, tak jak Wam kiedyś pokazywałem, przede wszystkim myję tu w środku. Myję, czyszczę, płuczę, smaruję. Natomiast kołkami się nie do końca przejmuję, czy one są ładniejsze, czy brzydsze. Natomiast ważne, żeby technicznie isostat działał poprawnie. Rezystancja styku załączonego była jak najniższa, a to, że tutaj gdzieś jakieś elementy delikatne śniedzi zostają, to jakby nie bardzo mnie jakoś tam przeraża. Więc tak wygląda isostat, który został wyczyszczony w tej łaźni ultradźwiękowej. O, efekty są całkiem niezłe. Nie wiem, czy w środku będziecie cokolwiek w stanie zobaczyć. Doczyściło się, wygląda całkiem przyzwoicie. Tak wygląda isostat. Niestety stary jestem już i zapominam. Miałem wrzucić również te isostaty. Ten isostat, zobaczcie, że w środku tam się już nic nie błyszczy, wszystko jest czarne. Więc tak jak Wam powiedziałem wielokrotnie i przed chwilą również, jestem w stanie to doczyścić do bardzo. Bardzo dobrych rezultatów bez wylutowywania przewodów, ale wówczas, tak jak powiedziałem, te kołki zostają delikatnie ześnięte. Oczywiście to nie, niczym nie przeszkadza. Ważne, żeby tu w środku było perfekcyjnie czysto i, tak jak wspomniałem, ta rezystancja styku była maksymalnie niska, jeśli można tak powiedzieć. No i słuchajcie, podczas wylutowania tych isostatów, które były wlutowane oczywiście niestety w, moją, w Radmora numer 15, powiem Wam, że jakiś kolejny egzemplarz, gdzie Standardowo przy przyjęciu niby wszystko działało, ale w momencie, kiedy zaczynam rozbierać i weryfikować poszczególne elementy, to się już tak dużo tego wszystkiego nazbierało, że kartka, na której wszystko zapisuję, co, co zrobiłem, no już po prostu jest mega długa. Więc pierwsza rzecz widzimy, że delikatnie jest ta listwa wykrzywiona. Druga rzecz e, niestety ten isostat będzie musiał zostać wymieniony. E, I zobaczcie sobie. Jedną ciekawostkę. Nie wiem dlaczego, czy ja mam takiego pecha, czy tylko ja pewne rzeczy aż tak drobiazgowo weryfikuję. Mm, nigdy na, na żadnym filmie, żadnego innego youtubera nie widziałem rzeczy takiej. Zobaczcie na isostat, na jego rezystancję styków. Teraz nie wiem, czy mi się uda uzyskać ten sam, ten sam efekt. Zaraz poczekajcie wyłączę go i włączę jeszcze raz. O. Fajna rezystancja. No to ta para styków. I zobaczcie co się dzieje. W momencie kiedy e, przewody, które będą przylutowane do tych końcówek się źle ułożą. Zobaczcie. Nic, nic nie zrobiłem. Zobaczcie, jak to się zachowuje. Podobnie jest z tą, z tą parą styków. Oczywiście tu nie ma sprężynki. No, wydawałoby się para styków idealna. Zobaczmy, czy te styki będą reagować na, na przewody. Widzicie, jest, jest podobnie, więc no niestety ten isostat nie będzie pracował poprawnie. Tutaj zobaczcie, mam fabrycznie kupiony, nowy, nieużywany, oczywiście już jest delikatnie zaśniedziany, zaśniedziany isostat. Ten zostanie wyłączony, znaczy wyłączony, wymieniony, przepraszam. I dochodzimy, jakby do, do, do sedna dzisiejszego odcinka, to co Wam chciałem pokazać, urodziło się takie pytanie i wątpliwość pod, pod filmem tego YouTubera o kierunek ułożenia blaszek w Izostacie. Więc ja celowo biorę taki fabrycznie nowy, stary, jeśli można powiedzieć, isostat, i sprawdzimy sobie razem, jak one rzeczywiście są tutaj. Te blaszki ułożone, więc uwaga, komisyjnie. Oczywiście one będą z tej strony wychodziły, zobaczcie, widać płaskim do przodu. Ja go nie będę rozbierał, bo nie chce mi się go potem składać. Jak wiecie, moje ręce są delikatnie z reguły skostniałe. Eee... Nie wiem, czy akurat na tym egzemplarzu będzie widać. Jak nie, to ja zaraz przyniosę drugi. Dobra, będę musiał przynieść. Chociaż tu też będzie widać. Słabo bo słabo, ale jeśli się przyjrzycie, patrzę, że już mi coś spadło, czy jeszcze nie? Może jeszcze nie. Jeśli się przyjrzycie temu suwakowi, suwadle, to widzimy, że tu jest idealnie kąt prosty, a tu z drugiej strony jest takie delikatne wyoblenie, jeśli można tak powiedzieć. E, czyli w to wyoblenie nam wchodzi ten zagięty, powiedzmy, element, czyli powiedzmy sprężynujący. No a tutaj blaszka ma e, ten pod kątem prostym zagięcie. I tu mamy isostaty, które, które były zzieleniałe, ale okrutnie zzieleniałe, a które umyłem przez. E, 15 minut w tej łaźni ultradźwiękowej. Nie wiem, czy też będzie cokolwiek widać. No widać, błyszczą się piny, czyli w środku się w miarę domyło, na zewnątrz tak e, powiedzmy w 80%, ale uwierzcie mi, że tu było wszystko mega zielone, właśnie dlatego, że kiedyś było spsikane e, pewnego rodzaju kontaktem. Złapiesz, gdzieś ty tę ostrość będziesz łapał. Tutaj, tutaj również się powiedzmy w miarę doczyściło, ale oczywiście, niestety, jeszcze to jest do poprawy, i to warto też spojrzeć do środka, do tych isostatów, czy te kołeczki się za mocno nie, nie wytarły. Co przy przełączaniu ślizgacza z blaszkami będzie powodowało, że no, po prostu będzie słychać delikatny trzask, aczkolwiek to już tak, jak Wam kiedyś tłumaczyłem i to, co też kilkukrotnie e, o tym mówił kolega z Hi-Fi Surgery, że są różnego rodzaju isostaty i przełączniki i w zależności od ich budowy ten efekt stuku przy, e, przy przełączaniu będzie w mniejszym stopniu występował, lub większym. Oczywiście są konstrukcje, to już w tym momencie nie isostatów, ale przełączników, gdzie odpowiednia ilość styków gwarantuje nam praktycznie maksymalną eliminację tego elementu, bądź też do przełącznika jest dodatkowa para styków, która odłącza nam na czas przełączenia. Powiedzmy, że drogę sygnałową, natomiast to są najprostsze istostaty, i tutaj, i tutaj, mimo czasami tego, że oczywiście wyczyścimy, przesmarujemy, to pewne efekty dźwiękowe niezależnie od nas będą występować. Tak więc myślę, że w tym, w tym odcinku to będzie wszystko. Widzicie. To co, to co zacząłem mówić, nie wiem czy, czy zdążyłem Wam skończyć swoją myśl. Wydawałoby się, że no cóż to tam, grupa przełączników w Radmorze e, i, i wyczyścić, zapomnieć i nie wnikać. Natomiast widzicie, że e, jeśli chodzi o sam isostat sieciowy, to mimo tego, że jego rezystancja styków może być w jakimś położeniu bardzo niska, to w momencie kiedy podczas składania, a wiemy, że te przewody są w miarę sztywne i... Niestety y, ciężko układalne czasami, oczywiście to jest pojęcie względne, y, ze względu na tą osłonę plastikową chociażby. Y, no i w momencie, kiedy nam te przewody się nie tak ułożą, jak powinny, no wówczas ta rezystancja nie będzie taka, jaka powinna być. No i wiadomo, jeśli będziemy mieli z, rezystancję na styku. Prąd płynący przez, przez całe urządzenie będzie różny i w różnym stopniu będzie to wpływało na, na działanie całego amplitunera. Także zobaczcie, głupi, jak to się mówi, zespół izostatów, czy izostatów, jak to woli, to do wymiany, to do wymiany i zostaje nam jeden oryginalny i, i, i i takich kwiatków rad może numer 15, niestety jest więcej. E, przy okazji, zobaczcie, no jeszcze te blaszki, tak? No tutaj blaszka jest dosyć mocno wygięta. W sumie to zastanawiam się, cóż to jest powodem tego, że, że ona się tutaj aż tak wygięła. Ja ją spróbuję e, delikatnie wyprostować, chociaż myślę, że w pewnym stopniu wiem. Podejrzewam, że przy zaginaniu, zaginaniu tych, e, żebym paluchem nie pokazywać, przy zaginaniu tych elementów po prostu on nam się delikatnie tutaj trochę rozjechał, tutaj trochę i efekt tego jest taki, że nie jest linią prostą. Eee, Okej, okay, więc myślę, że sprawę styków i blaszek w isostatach będziemy mieli zamkniętą, jeśli ktoś się zastanawiał, jak powinny być. To myślę, że pokazanie na nigdy nie używanym i nie otwieranym i zostacie rozwiało jakieś tam wątpliwości. To wszystko w tym odcinku. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, powiedzmy, testami chociażby tej łaźni ultradźwiękowej czy chemii, którą, którą używam, dajcie znać. To może taki odcinek nakrę nakręcę. Eee, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, może przyniosę z pracy łaźnię. Eee, rozbierzemy sobie jedną, rozbierzemy sobie drugą. Czyli chińską, popatrzymy sobie na ilości przetworników, na moce. Nie wiem, czy mi się będzie chciało aż tak rozbierać, żeby pomierzyć pojemności tych przetworników. Może oscyloskop sobie zapniemy na jedną, na drugą, zobaczymy, jakie generowane są częstotliwości, jaka jest amplituda. No, pomysłów jest generalnie dużo, natomiast zastanawiam się, czy kogoś akurat od tej strony to aż, aż tak może interesować. Temat rozwojowy w razie czego. Kolejny pomysł na kolejny odcinek. A przy okazji, jeszcze kończąc, słuchajcie, ja isostaty i te wszystkie drobne elementy, właśnie wkładam do pomyciu właśnie ultradźwiękowej, czy, czy gdzieś tam w jakiejś chemii, do właśnie takiego sitka i suszarką z daleka suszę, niesprężonym powietrzem. Chociaż w warsztacie swoim mam sprężarkę z butlą 25-litrową, nie wyobrażam sobie zużywać tony sprężonego powietrza. A raczej gazu, jakiegoś tam butanu czy propan butanu, który tak naprawdę jest w tych pojemnikach ze sprężonym powietrzem. Więc sprężone powietrze niestety by mi to wszystko rozdmuchało. Natomiast zwykłe, zwykła suszarka do włosów i ewentualnie dosuszenie tylko i wydmuchanie tych grubszych elementów przy pomocy sprężonego powietrza i wówczas dosyć szybko można taki isostat, isostat mieć wyczyszczony i wypsikany. Ale jestem ciekaw, czy w momencie, gdybym to dłużej podtrzymał, czy efekt mycia byłby dużo lepszy. Mówię, to było wszystko tak brudne w jakichś smarach, w, 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 w zielony nalot po prostu wszechobecny sądząc po, po czystości tych no pewnie gdybym jeszcze z, drugą sesję zrobił taką czyszczącą, to może byłoby dużo lepiej, natomiast tutaj tak z ciekawości wrzuciłem ten, ten, ten zespół, bo być może użyję ten isostat, jeszcze go oczywiście doczyszczę po swojemu mechanicznie, po mojemu do, do, do tego zespołu przełączników zespołu isostatów. Ok, żeby nie przedłużać, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć! Cześć! Trzymajcie się do kolejnego.